Córko, poznaj ogrom mojego miłosierdzia. Lituję się nad tym, który mnie kocha. Jestem łaskawy temu, kto cześć mi oddaje. Jednak dlatego, kto zwie mnie ojcem i zwraca się do mnie z prostotą dziecka, jestem najczulszym Bogiem. Uroczystość Boga Ojca w pierwszą niedzielę sierpnia na pustelni. Będę was przekonywał i przez te kazania, abyście pękli, byście do Boga podchodzili jak do swojego ziemskiego Ojca, któregoście kochali. Podchodzili z czułością, z prostotą i powiedzieli mu: Tato, Ojcze, jestem. Bóg mówi, że tą prostotą rozbrajamy Jego całkowicie. Jest najczulszym Ojcem. Czeka na każdego człowieka. Nie okaże mu mojej sprawiedliwości. Dziś, kiedy wisi takie niebezpieczeństwo cywilizacyjne, nad nami, dzieci, uciekamy się do Boga Ojca, abyśmy mieli zagwarantowane, że nie okaże nam swojej sprawiedliwości. Bo traktuje tę duszę szczególnie jak syna rodzonego, jak zrodzoną ze mnie córkę. To wydarzenie z nadchodzącej pierwszej niedzieli sierpnia będzie można nazwać chrztem w Bogu Ojcu. Znamy już z teologii chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Bożym Miłosierdziu, pierwsza niedziela po zmartwychwstaniu każdego roku. Dziś wam oferuję chrzest w Ojcu. Odrodzenie w Ojcu. Bóg mówi, że takiemu człowiekowi, który dokona tego na płaszczyźnie swojego serca względem Boga, nie okaże swojej sprawiedliwości, bo tę duszę traktuje jak syna rodzonego. Jak zrodzoną córkę. A przecież zrodzonym synem Pana Jezusa, kto jest? Boga Ojca, jest tylko Pan Jezus. My jesteśmy stworzeni, choć dusza jest z Niego, czyli są my w wymiarze ducha też jakby zrodzeni. Ale teraz w wymiarze bytu cielesnego tu na ziemi dojdzie kolejny cudowny wymiar. Zrodzenie w Ojcu. Dzieci, tego dnia w ręku musi być światek. Musi być świeca. Żeby Bóg widział, że płoniemy, że kochamy. Bo w naszej kulturze kwiat, pamiętajcie, jest zawsze oznaką miłości. Taka jest moja więź z tymi, którzy nazywają mnie ojcem. Nie jest taka jak więź, która łączy was z waszymi ojcami, z waszymi matkami na ziemi. Jest to więź nieskończenie bliższa, czulsza i ofiarniejsza. A wy, którzy jesteście ranni, którzy nie mieliście ojców czy matek, albo byliście pokrzywdzeni przez nich, kiedy do grzechu przyjedziecie, to w ręku miejcie dwa kwiatki. Jeśli cię Bóg otworzy przez te kazania, miejcie w ręku dwa kwiatki. Jeden będzie podziękowanie za tego ojca czy matkę, jakiego byś nie miał, a drugi za ciebie, tata, Boże Ojcze.